Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj w bardzo szczególnym momencie i w bardzo optymistycznym momencie. Dwa dni temu otrzymaliśmy informację o zniesieniu części sankcji. To jest dokładnie ten moment, który mam nadzieję będzie przełomem w naszych bilateralnych relacjach gospodarczych. Mamy bardzo, bardzo dużo do nadrobienia. Nasze obroty handlowe za 2015 rok wyniosły tylko 50 milionów dolarów. Mówię tylko dlatego, że w najlepszym okresie handlowaliśmy ze sobą w dużo większej skali. Nasze obroty wynosiły 700 milionów dolarów i to jest ten minimalny poziom, do którego musimy w najbliższych miesiącach i latach dążyć. Proszę Państwa, dla Polski Iran jest ważny, jest bardzo ważnym partnerem handlowym. Jako administracja publiczna chcemy ustanowić program, desygnowany program Go Iran. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będę w stanie już pełne założenia przedstawić, ale chcemy, aby polscy przedsiębiorcy w sposób zorganizowany sposób mieli okazję do częstych kontaktów i częstych wizyt w Iranie, w poszczególnych prowincjach, oczywiście w prowincji Chorazan również, która mam nadzieję będzie bardzo ważnym partnerem dla Polski. Jest bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele powodów, dla których powinniśmy współpracować. Mamy przedsiębiorstwa, które są już gotowe na ekspansję gospodarczą, zwłaszcza branża spożywcza, branża wydobywcza. Myślę, że te przedsiębiorstwa są już na to gotowe. I też korzystając z tej okazji, tutaj chciałem też zapewnić wszystkich, że nowy polski rząd przykłada specjalną wagę dla wspierania polityki eksportowej i inwestycyjnej. Będziemy mieć dodatkowe instrumenty operacyjne i finansowe, to co zwłaszcza polskich przedsiębiorców też interesuje, czyli te instrumenty finansowe. Chcielibyśmy, aby administracja publiczna zapewniała polskim przedsiębiorcom co najmniej tak samą skuteczną i efektywną pomoc i wsparcie, jak to robią rządy innych krajów Europy Zachodniej.